Jesteśmy w trakcie drugiego dnia finału projektu Szlachetna Paczka. Dziś dostarczane są do nas ostatnie paczki do naszego magazynu i my te paczki do rodzin dystrybuujemy. Czasem z darczyńcą, czasem bez, to zależy od tego, czy rodzina życzy sobie, żeby darczyńca do nich zawitał. Wolontariusze krzątają się, naprawdę to miejsce żyje. Cieszymy się, że w tym roku pomoc uzyskało więcej rodzin niż w roku ubiegłym, bo aż 42 rodziny z Łowicza i okolic. Naprawdę zorganizowani jesteśmy już zdecydowanie bardziej profesjonalni niż w latach ubiegłych i wszyscy się tu śmieją, bawią, za mną sztab, proszę, Kuba, niesie paczkę, tutaj wszyscy sobie wpisują do systemu informacje, po prostu jesteśmy jednym zorganizowanym organizmem, każdy tworzy całość. Do 19 mamy dziś magazyn otwarty i cieszymy się, że możemy po prostu rodziny odwiedzać i pośredniczyć w tej pomocy, w tym kontakcie darczyńca, rodzina. Jest dużo pracy, ale damy radę. Przeprowadzonych wywiadów określiliśmy potrzeby rodzin i okazuje się, że to są bardzo różne potrzeby w zależności od stanu posiadania rodziny. Taką najgłówniejszą potrzebą przeważnie jest żywność, są środki czystości, odzież, ale bardzo często pojawia się też opał, który stanowi dosyć duży wydatek. Jesteśmy szczęśliwi, że darczyńcy znaleźli w sobie chęć pomocy i po prostu ten opał zapewnili rodzinom, którego potrzebowały. Pojawiają się również, jak można tutaj zaobserwować, sprzęty gospodarstwa domowego, sprzęty AGD, kołdry różnego rodzaju, wyposażenie domu, tak jak kanapy, materace. To wszystko trafia do rodzin, które naprawdę tej pomocy potrzebują. Na początku projektu mówiliśmy, że darczyńcą może być każdy i tak faktycznie jest. Darczyńcami w tym roku są osoby prywatne, są grupy przyjaciół, są przedstawiciele firm, przedstawiciele instytucji i przede wszystkim szkoły, przedszkola, które włączają się bardzo pięknie w naszą inicjatywę. W tym roku jedna ze szkół zorganizowała chyba największą jak do tej pory paczkę, która składała się z 64 pudeł.
Dostałeś jeszcze koszulkę.